imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znakiem krzyża dziś rozpoczęliśmy drugi dzień rekolekcji, w którym będziemy kontynuować temat misyjnej drogi do Betlejem, naszego wspólnego wędrowania przez ten czas adwentowych rekolekcji. Czy ktoś z Was zapamiętał, czym są rekolekcje? Rekolekcje to są takie lekcje, na których duży i mały uczy się, jak być doskonałym. Mówiliśmy wczoraj sobie o tym, że każdy z nas jest posłany. Jezus powiedział apostołom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy posłani, aby mówić, przypominać sobie nawzajem o Jezusie Chrystusie, o Jego nauczaniu, o tym, że nas bardzo mocno kocha, że jest przy nas w każdym czasie. Musimy to sobie uświadamiać, ale też potrzebujemy tym się dzielić z innymi. Bo kiedy mamy coś dobrego, powinniśmy się tym dzielić z innymi. Zachęciłem Was do takiego modlitywnego, duchowego wsparcia misjonarzy oraz tych ludzi, do których oni są posłani. Słuchajcie, oni wyjeżdżają na długie lata i często poświęcają swoje życie i zdrowie, aby tam pracować i posługiwać. Jesteśmy im winni, aby ich wspierać. Dziś chciałbym powiedzieć, abyśmy naśladowali misjonarzy. Tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby być apostołem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za misję, żeby troszczyć się o tą duchową, ale też i materialną sferę. Chciałbym Wam opowiedzieć o chłopcu, który ujarzmił wiatr. Jest to prawdziwa historia nastoletniego chłopca, który ocalił mieszkańców rodzinnej wioski przed śmiercią głodową. Myślicie o Waszych pomysłach jako małych maszynach do spełniania marzeń, ukrytych głęboko w środku nas, gdzie nikt i nic nie może ich dosięgnąć. Im więcej wiary w nich pokładacie, tym większe one rosną. Trzeba nam te pomysły realizować. William Kamkwamba był nastolatkiem i gdy jego wioskę afrykańską nawiedziła klęska głodu z powodu braku pieniędzy, William musiał porzucić szkołę. Jednak dzięki swojemu pomysłowości udało mu się odmienić życie wielu ludzi. Chłopiec postanowił skonstruować wiatrak z części znalezionych na złomowisku. Trudno brakowało mu wiary ludzi, aby mógł zrealizować te marzenia i to, czego się nauczył. Afrykański nastolatek został bohaterem znanym na całym świecie jako chłopiec, który ujarzmił wiatr. Bohater rozpoczyna swoją opowieść od wczesnego dzieciństwa. Poznajemy jego liczną rodzinę, zwyczaje panujące w Malawi, niewiarygodne szalenie, obrzędy, które tam są, trudną codzienność i klęskę suszy, która dotknęła kraj w 2001 roku. William od najmłodszych lat pomagał rodzicom na farmie kukurydzy, najczęściej ucząc się w pobliskiej szkole, a jednak nastolatek zaczął fascynować się elektrycznością. Marzył o dalszej nauce, jednak nadchodząca klęska głodu przekreśliła jego marzenia o zdobywaniu wiedzy. Chłopiec nie poddał się. Ze znalezionych na wysypisku części postanowił uratować swój mały świat, ukradkiem korzystając z książek, z czytelni, z biblioteki. Musimy wiedzieć, że William wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył studia i rozpoczął pracę w organizacji pomocy krajom trzeciego świata. Działał na rzecz rozwoju i poprawy warunków szkolnictwa w Afryce i w Azji. Słuchajcie, to jest film, który pokazuje autentyczne wydarzenia. Mówi o historii konkretnego chłopca. Kiedy obejrzałem ten film, muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie to wzruszyło, ale też pokazało hart ducha. Co to znaczy hart ducha? Trudne słowa.
to znaczy siłę woli. Wiedział, że to wszystko jest dla uratowania życia tych ludzi. My często nie zastanawiamy się nad tym, co mamy do zjedzenia. Często marudzimy, że czegoś nie lubimy, czegoś nie chcemy. A ci ludzie, którzy żyją w konkretnym kraju, dotykają konkretnej biedy, oni nie zastanawiają się, czy chcą szynkę, kiełbasę czy parówkę, ale oni marzą o tym, żeby zjeść cokolwiek. Bardzo często to pożywienie jest raz, kura dwa razy dziennie zrobione z jakichś takich prostych rzeczy. Cierpią na brak głodu, są niedożywieni, a wiemy, kiedy człowiek jest niedożywiony, jest słaby. Każdy dzień to walka o byt. Kiedy ten kraj dotknęła klęska, chłopiec musiał zrezygnować ze szkoły, ponieważ jego rodziców nie było stać na opłacenie tej szkoły. Jest to ogromna bieda i smutek dla ludzi, którzy chcą rozwijać się, chcą się uczyć, a nie mają takiej możliwości. I tu kolejne spojrzenie na to, że my mamy możliwość chodzenia do szkoły. Teraz co prawda uczymy się z domu, ale ta nauka jest. Mamy ją, można powiedzieć, za darmo. Nasi rodzice nie mają problemów z tym, żeby nas posłać do szkoły, ponieważ ta szkoła jest w zasadzie obowiązkiem dla każdego dziecka, każdego człowieka. My nie doceniamy tego, co mamy, tego, że możemy się uczyć, zdobywać wiedzę, a dzięki temu w przyszłości być kimś, kim chcemy. Ja chciałem być księdzem, nauczycielem. Są osoby, które chcą być inżynierami, podejmować różne zadania i wysiłki. Te osoby żyjące w krajach misyjnych mają problem z tym bardzo często, żeby móc pójść do szkoły. A kiedy już pójdą do szkoły, to jest tak ogromna radość, to jest pewien prestiż, dzięki czemu czasami zdarza się, że dziecko, które pierwsze dni chodzi do szkoły, gdy wraca z tej szkoły, ono nawet śpi z plecakiem, bo to jest spełnienie marzenia całego swojego życia, ale też szansa na przyszłość, na rozwój, jak również na lepsze życie dla nich oraz dla całej tej rodziny. My jako Palotyński Sekretariat Misyjny w Ząbkach podejmujemy taką inicjatywę, pomagamy dzieciom w tym, aby mogły chodzić do szkoły. Jest wiele rodzin, które podejmują duchową adopcję. Co to znaczy? To znaczy, że zgłasza się rodzina, która chce w sposób duchowy adoptować dziecko. Dowiaduje się, jak ono ma na imię, widzi jego zdjęcie. Raz na jakiś czas to dziecko pisze do swoich duchowych rodziców, a nawet czasami się zdarza tak, że te rodziny duchowe, które wspierają te dzieci, które nie mają dostępu do nauki, mogą odwiedzić ich, mogą się z nimi spotkać i to jest coś niesamowitego. To są łzy w oczach rodziców adopcyjnych, którzy swoją ofiarą też materialną wspierają szkoły. Jak myślicie, ile może kosztować takie miesięczne utrzymanie dziecka w szkole, żeby to dziecko mogło się uczyć? Kiedy pytałem dzieci na katechezach online, najczęściej padały kwoty 500, 400. I kiedy powiedziałem tym dzieciom, ile kosztuje miesięczne utrzymanie, były bardzo zdziwione, ponieważ nawet godzina korepetycji kosztuje często więcej. Aby dziecko mogło chodzić w Afryce do szkoły, potrzeba 70 zł naszych polskich. Nie jest to ogromna kwota, dlatego bardzo wiele rodzin podejmuje tą inicjatywę wsparcia tego materialnego tych dzieci. Zachęcam, może wy jako rodzina chcielibyście podjąć taką duchową adopcję, w której byśmy mogli przemierzać, zwłaszcza w te kraje, te miejsca, te szkoły,
których potrzeba wesprzeć, potrzeba pomóc i duchowo, i materialnie. Dziś zadanie dla nas wszystkich jest bardzo podobne do wczorajszego. Pomodlić się za te dzieci, które potrzebują pomocy. Zwłaszcza te dzieci, które potrzebują i pragną rozwijać się, uczyć się, aby znalazły się osoby, które będą wspierać, wspomagać te dobre inicjatywy. Czyli pomódlmy się za dzieci z Afryki, z tych miejsc, w których mają trudności, aby móc się uczyć, aby realizowały swoje plany i marzenia. Tego życzę Wam i sobie, abyśmy ten czas Adwentu, tej duchowej przemiany, rekolekcji, na których duży i mały uczy się, jak być doskonałym, realizowali w swoim życiu. Amen.